Witam Państwa. No, w specyficznym dniu się spotykamy 13 grudnia na prezentacji książki w opracowaniu zestaw dokumentów opracowany przez pana profesora Patryka Plescotta post po karnawale amerykańskiej placówki dyplomatyczne w PRL wobec pierwszych tygodni stanu wojennego. O książce będą rozmawiali pan dr Grzegorz Wołk, Biuro Badań Historycznych. Dzień dobry. Specjalista od opozycji antykomunistycznej w PRL, a także od badacz aparatu represji PRL-owskiego. No i pan Patryk Plescott, też Biuro Badań Historycznych w Warszawie, także wykładowca akademicki. Dzień dobry. No, takie rytualne pytanie, które zawsze się prosi w takiej sytuacji. Dlaczego i skąd ta książka? Tytuł trochę wyjaśnia, skąd ta książka. Post po karnawale, no bo wcześniej był karnawał, prawda? Znaczy przeważnie jest odwrotnie, że post jest może po karnawale, natomiast w przypadku tych książek było odwrotnie, najpierw był karnawał, później post, ponieważ rok temu wydałem książkę poświęconą okresowi 16 miesięcy legalnego działania Solidarności, okresu no, zwanego karnawałem, chociaż doskonale wiemy, że jest to nazwa kwestionowana, no bo nie był to okres tylko i wyłącznie radości i liberalizmu polityczno-społecznego, lecz również strachu przed inwazją sowiecką, kryzysu gospodarczego, wręcz głodu i tak dalej. Dlatego używam to słowo karnawał w cudzysłowie. Natomiast tam opisałem, czy wybrałem dokumenty dotyczące okresu właśnie 16 miesięcy legalnego działania Solidarności. W tym tomie, w tej publikacji skupiam się na krótszym czasie bezpośrednio następującym po wprowadzeniu stanu wojennego, czy w momencie wprowadzenia stanu wojennego, mianowicie na pierwszych kilku tygodniach stanu wojennego. Można zapytać, dlaczego akurat ten okres, a nie cały stan wojenny? Bierze się to z tego, że dla całego stanu wojennego mamy bardzo dużo dokumentów. Jest to olbrzymi zbiór setek materiałów. No i stwierdziłem, że selekcjonowanie dla tego całego okresu wymagałoby zbyt dużego cięcia. To byłoby jednak bardzo, bardzo, bardzo ostra selekcja. Dlatego postanowiłem wybrać ten okres wcześniejszy czy krótszy, ale decydujący. Decydujący o polityce, o obraniu przez Amerykanów pewnej linii politycznej w reakcji czy w kontekście wprowadzenia stanu wojennego. Tylko tu pewnie należałoby również wytłumaczyć, co to są za dokumenty, bo nie jest to rzecz oczywista. Jak Państwo sobie sięgną do tej książki, to szybko się zorientują, że nie mamy tu do czynienia z oryginalnymi amerykańskimi tłumaczeniami, czy dokumentami po prostu, tylko z tłumaczeniami polskimi, co jeszcze może nie byłoby niczym dziwnym, w końcu książka wychodzi w Polsce, w Instytucie Pamięci Narodowej. Natomiast są to tłumaczenia specyficzne, bo one nie zostały przygotowane teraz na potrzeby tej publikacji przez profesjonalnych tłumaczy zatrudnionych przez Instytut, tylko zostały wykonane w epoce. Właściwie były wykonywane na bieżąco, na gorąco, w odstępie kilku, góra kilkunastu dni po sporządzeniu oryginałów, przez też dość specyficzną komórkę tłumaczeniową, jeśli tak można powiedzieć, bo był to Wydział 8 Departamentu 2 MSW, czyli kontrwywiadu PRL, a te tłumaczenia pochodziły, znaczy dokumenty oryginalne, ta komórka tłumaczeniowa zyskiwała od funkcjonariuszy, od wydziałów operacyjnych kontrwywiadu, które potrafiły przez dłuższy czas, o tym może jeszcze będzie mowa, wykradać amerykańską pocztę dyplomatyczną, w tym również tą pochodzącą z pierwszych tygodni po wprowadzeniu stanu wojennego. Te dokumenty pochodzące z ambasady amerykańskiej w Warszawie, konsulatu w Poznaniu i konsulatu w Krakowie, były przechwytywane głównie na Okęciu, jak się wydaje, ale też w ramach włamywań do konsulatów, zwłaszcza w Poznaniu i w Krakowie. Pewnie ten wątek jeszcze rozwiniemy. W każdym razie teraz zmierzam tylko do tego, żeby stwierdzić, że one były wykradane, no i później właśnie przekazywane do tłumaczenia. I te tłumaczenia są właśnie prezentowane, wybór tych tłumaczeń jest prezentowany w tej publikacji. To tak w bardzo dużym skrócie nakreślając pewną genezę tej publikacji i charakter dokumentów w niej zamieszczonych. Co do tych włamań, nim przejdziemy do treści,
do dokumentów zawartych w książce, to tylko przypomnę, że pojawiła się taka informacja, no ładną ponad dekadę temu, był taki program telewizyjny pod redakcją Roberta Walenciaka w Telewizji Polskiej za kulisami PRL-u i tam po raz pierwszy i minister Siemiątkowski, późniejszy szef Agencji Wywiadu i pan generał Kapkowski, wówczas już nie wiem, czy generał, czy jeszcze pułkownik, który był w Departamencie Drugim, właśnie opowiedzieli o tej akcji, że były takie włamania. Zdumiewająca historia, ale rzeczywiście znajdująca swoje potwierdzenie już u historyków. Panowie, czy w kontekście współpracy pułkownika Ryszarda Kuklińskiego dla Amerykanów z amerykańskim wywiadem, czy wprowadzenie stanu wojennego przez generała Wojciecha Jaruzelskiego było zaskoczeniem dla Amerykanów? No, zdecydowanie nie. Natomiast jeżeli przyjrzymy się tej optyce amerykańskiej, w Polsce wydaje mi się, że może nie wśród historyków, ale w opinii publicznej bardzo rzadko przebija się do świadomości to, że dla Amerykanów priorytetem na tej geopolitycznej szachownicy było to, żeby ten stan wojenny, jeżeli zostanie wprowadzony, żeby został rozwiązany jakby wewnętrznymi siłami polskimi, że tak to określę. Czyli po prostu Amerykanie jak ognia bali się i widać między innymi z tych dokumentów także, że szeregowi dyplomaci wyższego szczebla czy średniego szczebla i generalnie Departament Stanu bardzo bali się jednej rzeczy, wkroczenia czy wykorzystania, bo też pamiętajmy o tym, że chociażby północna grupa wojsk Armii Radzieckiej stacjonowała na terytorium PRL, więc oni się bali przede wszystkim tego kroku, takiej eskalacji międzynarodowej, bo wtedy musieliby podjąć zdecydowanie mocniejsze kroki niż taki wewnętrzny zamach stanu dokonany przez ekipę generała Jaruzelskiego, bo to znamy z historii. Natomiast dla ówczesnych analityków jakby takie alternatywne sprawdzanie różnych możliwych scenariuszy, no najgorszym scenariuszem dla Amerykanów byli właśnie Sowieci wprowadzający w dużym cudzysłowie porządek w PRL. Ale przypomnijmy, czy poza listopadem 80 roku, czy w grudniu 81 to było jeszcze możliwe, czy już nie? Czy jeszcze już, to może nie jest do końca tak, jak należałoby to, by to określić. No wydaje się, że z punktu widzenia militarnego rzeczywiście operacja sowiecka była bardziej prawdopodobna i łatwiejsza do zrealizowania w grudniu 80 roku, gdzie Amerykanie zresztą no, wszczęli taką dużą kampanię jakby protestującą przeciwko ewentualnemu wprowadzeniu wojsk sowieckich czy Układu Warszawskiego do Polski, czy wykorzystaniu tych już przebywających tutaj. Rzeczywiście w grudniu 81 roku z kolei takiej kampanii nie widać. Pytanie, czy Amerykanie rzeczywiście uważali, że Sowieci nie wejdą w tym momencie, czy jednak postanowili działać troszeczkę inaczej niż w tym grudniu 80 roku, nie popełnić, znaczy właśnie, czy tego samego błędu, czy nie pójść po prostu według tego samego scenariusza. Bo z jednej strony można powiedzieć, że w 80 roku w grudniu jakby spalili trochę temat, no bo zaalarmowali cały świat, a w istocie nic się nie stało, ale może można z drugiej strony powiedzieć, że może dzięki temu alarmowi no Sowieci jeszcze dali właśnie ekipie polskiej szansę. Natomiast rzeczywiście, jak popatrzymy sobie na materiały z grudnia 81 roku, jakby poprzedzające moment wprowadzenia stanu wojennego, to rzeczywiście nie jest tak, że Amerykanie są później zaskoczeni tym, co się dzieje, ale nie widać tutaj rozpoczęcia takiej kampanii dyplomatycznej na szerokim froncie, też z wykorzystaniem europejskich sojuszników, jak to miało miejsce właśnie w grudniu 80 roku. Ta kampania zaczyna się, ale już po wprowadzeniu stanu wojennego i też nie od razu. Warto na to zwrócić uwagę. Na początku, jak słusznie zauważył dr Grzegorz Wołk, Amerykanie są zainteresowani tylko jednym. Czy Sowieci weszli, czy nie weszli. I pierwsze meldunki mamy, że nie stwierdzono ruchów wojskowieckich. To się powtarza jak mantra w różnych doniesieniach, w różnych meldunkach i to dla Amerykanów jest najważniejsze. Natomiast jeżeli już się ustaliło to podstawową rzecz, że Sowieci nie weszli, no to można zacząć myśleć nad wykorzystaniem politycznym, propagandowym, ideologicznym tej sytuacji, jaka się w Polsce stworzyła. I rzeczywiście widać, że od mniej więcej 16-17 grudnia Reagan zaczyna coraz wyraźniej, coraz ostrzej, oczywiście w pewnych określonych ramach,
które nie wychodziły poza jednak wyrażenie oburzenia i protestu przecież, ale jednak retorycznie zaczyna wyraźniej i ostrzej formułować swoją krytykę w stosunku do reżimu wojskowego w Polsce. Tak więc to jest dość ciekawy i w sumie chyba nie do końca jeszcze zbadany czy wyjaśniony fenomen właśnie tej różnej reakcji amerykańskiej, prawda? Jakby zaalarmowanie, przedwczesne jak się okazało, w grudniu 81 roku i cisza przed burzą, prawda, w grudniu 81 roku. No można sugerować, że w tym roku późniejszym, w 81, no Kukliński już nie mieli Kuklińskiego, prawda, w sztabie generalnym. Może te informacje nie były z pierwszej ręki, ale przecież Kukliński już wcześniej pokazywał, że te poszczególne elementy, prawda, które składałyby się na wprowadzenie stanu wojennego, właściwie są już na miejscu, tak więc Amerykanie nie mogli być zdumieni tą sytuacją. Może sam Kukliński, jak dobrze pamiętam, o tym mówił w latach 80. już dla paryskiej kultury otwarcie, co wiedział, a czego nie wiedział. Co natomiast mógł powiedzieć, a czego nie powiedział. Natomiast też powiedzmy, że on też trochę przesadził, prawda, w tym grudniu 80 roku, w tych doniesieniach na temat tych liczby dywizji sowieckich. Tak więc to też te jego raporty nie były traktowane jednocześnie jako taka już prawda objawiona. Zupełnie one podlegały jednak pewnej krytyce. To może na razie tyle, żebym też nie przegadać. Panie profesorze, a kto był wtedy ambasadorem amerykańskim w Polsce? Mówimy o grudniu 81, tak? Francis J. Meehan, on był dość świeżo mianowanym ambasadorem, ponieważ przybył na placówkę warszawską jesienią 80 roku, akurat tak rodziła się Solidarność. To jest specyficzny taki moment, że w momencie, w którym Solidarność się rodzi, Amerykanie są w pewnym stanie bez królewia, jeśli chodzi o placówki dyplomatyczne w Warszawie, bo odchodzi wcześniejszy ambasador Schäufele, czy Schäufele, jak to czytać do końca, nie jestem pewien, i przychodzi dopiero właśnie w październiku bodaj Francis J. Meehan, czyli jest taki okres trochę przejściowy, akurat w momencie, w którym jest to duże zamieszanie, ta zawierucha w Polsce. I żeby było ciekawiej, akurat w momencie, w którym wybucha stan wojenny w Polsce, Meehana nie ma w Warszawie, bo wyjechał kilka dni wcześniej na takie konsultacje, podróż służbową, przy okazji też odwiedził rodzinę w Stanach Zjednoczonych. No można powiedzieć, że trochę nie docenił powagi sytuacji, skoro się na taki wyjazd zdecydował. I on dopiero 15, dopiero po prowadzeniu stanu wojennego 15-16 grudnia do Polski przebywa, według niektórych danych wręcz przemycony w ciężarówce, niczym Kukliński w drugą stronę, prawda, ale według innych danych po prostu wykorzystując chociażby z tego, że samoloty lądowały we Frankfurcie i później już pojazdem służbowym amerykańskim na rejestracjach dyplomatycznych mógł przybyć do Warszawy, ale akurat w momencie wprowadzenia stanu wojennego go nie było i kontynuując też ten wątek reakcji amerykańskich, trzeba powiedzieć, że Meehan, on raczej reprezentował stanowisko umiarkowane, łagodne, tych powiedzmy gołębi, a nie jastrzębi. Na początku wydaje się, tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego, co widać w tym pierwszym tomie, Karnawał po amerykańsku, on chyba nie docenił tego, co się może wydarzyć, nie docenił zagrożenia. On jeszcze twierdził na kilka dni przed wprowadzeniem stanu wojennego, że a może to się jakoś ułoży, zobaczymy, co będzie na wiosnę. Tak więc tutaj rzeczywiście się pomylił w tych danych. Natomiast po wprowadzeniu stanu wojennego on się wpisał trochę w tą retorykę, o której mówił Grzegorz, a nawet ją jeszcze podkreślił. To znaczy on rzeczywiście przede wszystkim wykazywał tą ulgę, że Sowieci nie weszli, ale posunął to dalej. I posunął się wręcz do takiego rozumowania, że jeżeli będziemy za bardzo na tego Jaruzelskiego naciskać, jeżeli za bardzo te sankcje będziemy tutaj promować, to być może zrzucimy Jaruzelskiego w objęcia Sowietów, prawda? On nie będzie miał wyjścia i będzie musiał tą pomoc sowiecką, jak będzie poczuł się zagrożony, osłabiony, będzie musiał się ubiec. To było typowe takie myślenie właśnie tych gołębi, którzy nie byli chętni narzucaniu na Polskę zbyt ostrych sankcji, zbyt ostrej retoryki. Tak więc można powiedzieć, że Meehan rozminął się trochę z tą jednak oficjalną, czy taką mainstreamową linią amerykańską, promowaną przez Ronalda Reagana, która zaczyna się właśnie po 16, powiedzmy, grudnia, tutaj kopalnia Wujek, masakra w kopalni Wujek też była takim punktem
mocnym, który miał duże znaczenie dla Amerykanów. Michan wręcz trochę się wpisywał w to rozumowanie. Można to wyczytać w tych raportach, które tu się znajdują, zawsze w takich raportach analitycznych, że Jaruzelski to tak naprawdę właśnie jest polski patriota, że on tutaj właściwie jest taki, łączy nacjonalizm z prorosyjskością, przecież to już było na początku XX wieku w Polsce, że być może to nie jest takie złe rozwiązanie. No gdzieś to między wierszami można wyczytać, co jest dość zaskakujące, no biorąc pod uwagę jednak, że oficjalna linia amerykańska była zupełnie inna i określała Jaruzelskiego jako właśnie tego zdrajcę, prawda, który tutaj w imię ratowania własnego stołka wespół z Rosjanami obronił swoją władzę przez prowadzenie zamachu stanu. Tak więc takie niuanse i różnice między oficjalną retoryką dyplomacji amerykańskiej a wewnętrznymi raportami, analizami ambasady czy placówek dyplomatycznych w Warszawie, tutaj się uwidaczniają i jest to moim zdaniem ciekawy punkt, również z punktu widzenia takiej historii dyplomacji po prostu, czy stosunków międzynarodowych w tym okresie. No ja myślę, że tutaj też warto dla osób, które nas słuchają, uporządkować pewną wiedzę, którą tutaj zahaczamy. W tej książce przede wszystkim mamy raporty administracji ambasady, placówek dyplomatycznych. Nie ma tutaj w ogóle dokumentów tworzonych przez placówki wywiadowcze amerykańskie. To jest o tyle istotne, że jakby nie chodzi o rozmowy o amerykańskich Jamesach Bondach, którzy tutaj wykradają tajne informacje, ale no musimy sobie jasno postawić pytanie na dzień dobry. W jaki sposób dyplomaci są w stanie zbierać informacje w kraju, który ma zamknięte granice, w kraju, w którym oni i obywatele nie mogą poruszać się w sposób swobodny, w kraju, który nie wydaje nawet reżimowej prasy poza jednym, dwoma tytułami, które są bardzo gruntownie analizowane pod każdym możliwym kątem przez cenzorów. Więc spotkania, które są rauty, bankiety, spotkania z przedstawicielami władz, to jest przecież chleb powszedni dyplomacji i dzięki temu ona zbiera informacje. Rozmawia się z naukowcami, rozmawia się z sympatykami Solidarności w przypadku polskim w tym okresie karnawału, jak to określał Patryk. I to wszystko się kończy. Te raporty, można też przewrotnie powiedzieć, że ten tytuł jest o tyle udany tej książki, że no, administracja amerykańska pości, nie ma żadnych informacji albo ma je bardzo okrojone w bardzo ograniczonym stopniu, bo też musimy sobie jasno powiedzieć, że nawet zwykli ludzie, którzy dużo częściej przed 13 grudnia na przykład przychodzili do placówek dyplomatycznych amerykańskich, no chociażby na kursy języka angielskiego, które często były organizowane, też czasami dzieliły się informacjami, zasłyszane plotki o tym, jakie są reakcje społeczne, jak to wszystko funkcjonuje, to się przycina. To nie jest tak, że nikt nie przychodzi, ale ludzie już wiedzą, że jest stan wojenny i że te placówki są bardzo mocno monitorowane, bo też pamiętajmy o tym, że Amerykanie w tych pierwszych tygodniach, w zasadzie w tym okresie, o którym opowiada ta książka, stają się de facto głównym wrogiem w propagandzie PRL. Tak, że Solidarność to powstała za pieniądze CIA, za amerykańskie dolary, że de facto to była działalność szpiegowska. Zaczynają powstawać różne filmy propagandowe i zaczyna się takie poniekąd polowanie na dyplomatów amerykańskich, więc oni też muszą przycinać kontakty informacyjne, bo nawet jeżeli one nie miały charakteru, byśmy powiedzieli, agenturalnego, no to mogły być pod to podciągnięte w tych pierwszych miesiącach stanu wojennego. I ta książka pokazuje, bardzo fajnie by było, gdyby na przykład zestawić te wszystkie plotki, które tam się pojawiają, z tym, co wiemy dzisiaj, tak? Bo no chociażby profesor Pleskot wspomniał o tych ofiarach śmiertelnych, o kopalni Wujek. Na Amerykanie przez pierwsze dni dlatego nie reagują tak bardzo mocno, bo owszem, docierają do nich plotki o ofiarach śmiertelnych, o ludziach, którzy zostali zlikwidowani przez reżim i czasami to są plotki naprawdę poważne. Tylko przypomnę, że jedną z takich krótko, ale jednak funkcjonujących w poważnym obiegu ówczesnych mediów była plotka o tym, że komuniści zamordowali późniejszego premiera Tadeusza Mazowieckiego. Takie rzeczy też się pojawiają i Amerykanie nie są w stanie tego zweryfikować. Tak? Stąd w tych depeszach
już na czele Departamentu Stanu, czy w tych specjalnych, podczas specjalnie zwoływanych spotkań przez prezydenta Reagana, no trudno określić jakąś długofalową politykę wobec PRL-u, ale generalnie wobec Sowietów, jeżeli się nie ma pełnej wiedzy, tak, bo ta eskalacja, czy potencjalne starcia, Amerykanie przez pierwszy tydzień, no może nie cały tydzień, ale przez pierwsze dni naprawdę nie wiedzą, w którą stronę ten stan wojenny będzie eskalować. Czy to się skończy takim, powiedzmy, mini Afganistanem na skalę Europy, że na przykład duża radykalna część Solidarności odpowie oporem zbrojnym, że na przykład, nie wiem, część jednostek wojskowych może się zbuntować i dojdzie tutaj do naprawdę już czegoś na kształt wojny domowej. To też był jeden ze scenariuszów, który brali pod uwagę. No jak wiemy, na szczęście, bo to zmniejszyło zdecydowanie liczbę ofiar, w tą stronę to nie poszło i ten stan wojenny no, wyglądał tak jak w książkach historyków, ale te dokumenty pokazują nam, jak, czego właśnie się przede wszystkim obawiali Amerykanie, jak to wyglądało i jakie czasami bardzo dziwne informacje do nich docierały, ale to się dzieje przy każdym kryzysie politycznym. Właśnie ta akcja dezinformacyjna, czasami świadoma, czasami nieświadoma, bo te źródła plotki są bardzo różne. Czasami jest to wypuszczane świadomie przez służby, a czasami rodzi się w wyniku jakichś strachów, fobii różnych ludzi i zaczyna żyć już własnym życiem. Ad vocem, jeżeli można, bo to były bardzo ciekawe wątki, już się pojawiły. Moim zdaniem warto wypuklić jeszcze tak zupełnie dygresyjnie, a propos Mazowieckiego, to przecież akurat we Francji arcybiskup Paryża Jean-Marie Lustiger wręcz odprawił mszę żałobną, prawda, w katedrze Notre Dame ku pamięci no, rzekomo zmarłego Mazowieckiego. Tak więc plotki takie się pojawiały i no, były traktowane często poważnie w tym znaczeniu, że nie było możliwości ich zweryfikowania, prawda. Natomiast to, co Grzegorz powiedział a propos tego, że Amerykanie nie wiedzieli do końca, czego się spodziewać o tym, co się zdarzy w Polsce. To jest nawet nie kwestia tylko kilku dni, ale popatrzymy sobie jeszcze tutaj, jest parę źródeł z przełomu stycznia i lutego. Tutaj właśnie ten Michał, ambasador, bardzo się przejął protestami w Gdańsku 30 stycznia, no, które dla nas no, nie są jakieś wybitnie tutaj z perspektywy już czasu, prawda, znaczące, ale tutaj Michał uważał, że one są bardzo znaczące, bardzo ważne i wręcz sugerował, że wcale interwencja sowiecka jeszcze nie jest nieprawdopodobna, że właśnie te protesty pokazują, że tutaj może sytuacja się jeszcze pogorszyć. Przecież jest to hasło, prawda, zima wasza, wiosna nasza, że tutaj widać, że jeszcze w lutym 82 roku Michan na poważnie bierze pod uwagę interwencję sowiecką. Natomiast jeżeli to zestawimy z materiałami opracowanymi analitycznymi w Departamencie Stanu, ja trochę o tym pisałem w takiej innej książce Kłopotliwa Panna S, to zobaczymy, że raczej w otoczeniu Reagana, w tym wśród analityków Departamentu Stanu, tam przynajmniej w drugiej połowie stycznia zaczęło dominować czy przeważać przekonanie, że jednak Jaruzelskiemu się powiodło, że jednak Solidarność jest rzeczywiście stłumiona, co ma no, o tyle plus, jeżeli można powiedzieć, że właśnie nie nastąpi interwencja sowiecka. Więc ten Michan znowu trochę się rozmija z tą taką główną linią amerykańską, tutaj bardziej no, panikuje w cudzysłowie, czy jest bardziej pesymistycznie nastawiony i nadal się spodziewa, że ta inwazja może nastąpić. Natomiast jeśli chodzi o te materiały wywiadowcze, rzeczywiście to jest, podkreślam to i we wstępie, i teraz należałoby rzeczywiście to podkreślić. Tutaj nie ma, są jakieś szczątki, ale nie ma zasadniczo materiałów wywiadowczych, czy to wywiadu cywilnego, czy to wywiadu wojskowego. Niektóre raporty CIA z 81 roku, czy z 82 roku są odtajnione. To są pojedyncze sztuki, które Amerykanie gdzieś tam odtajnili i tam poziom tej wiedzy, on nie wykracza jakoś znacznie poza to, co sobie tutaj mówiliśmy. I poza to, co jest tutaj opisane, być może tam jest bardziej pogłębione pewne rzeczy, ale zobaczmy, że przecież oficerowie wywiadu również bazowali właściwie na tym samym, co dyplomaci. Inna sprawa, że często łączyli te dwie funkcje przecież, no to zasady właściwie, jeśli chodzi o tą rezydenturę placówkową, używając języka esbeckiego. Tak więc właśnie spotkania, rauty, projekcje filmowe, jakieś wystawy. To nie jest tak, że ci dyplomaci amerykańscy mieli jakąś bardzo rozbudowaną sieć agenturalną w Polsce. To było niebezpieczne. Sieć agenturalna rozbudowana, spotkania z agentami można było poza granicami Polski robić, jeżeli taki Polak wyjeżdżał za granicę, do Stanów. Natomiast tutaj bazowano nawet, o ile można oczywiście to wnioskować na podstawie jednak szczątkowych materiałów, że również wywiad bazował głównie na białym wywiadzie, ale jak słusznie Grzegorz zauważył, no ten biały wywiad no się bardzo ogranicza, prawda, właśnie po 13 grudnia
1981 roku, a powiedziałbym, że ten zwykły wywiad również. No bo zobaczmy, że granice są zamknięte, Polacy przestają jeździć do Stanów Zjednoczonych, przestają wracać, tak więc też takie źródło informacji jakby typowo agenturalno, zagraniczne, że tak powiem, wysycha. I rzeczywiście Amerykanie próbują trochę, nie tylko Amerykanie, inni dyplomaci zachodni również, trochę jak dzieci we mgle może czy po omacku gdzieś wyszukiwać, zauważają właśnie, że tutaj nagle ich dotychczasowi rozmówcy nie chcą za bardzo rozmawiać, jest problem, po prostu chodzą po ulicach na tyle, ile można, się rozglądają, często na takiej podstawie tylko te informacje zdobywają. I to właśnie to pragnienie i takie pragnienie informacji, wysychanie tych źródeł informacji nawiązanych po sierpniu, zwłaszcza 80 roku, no dotkliwie tutaj jest odczuwane przez Amerykanów i to, jak słusznie Grzegorz zauważył, ma odzwierciedlenie w tych dokumentach. A rola duchownych polskich, biskupów, episkopatu? No to jest właśnie jeden z tych nielicznych, powiem tak, znaczy może jeszcze inaczej. To źródło też trochę przysycha, ale jednak jakoś tam płynie, bo widzimy, że te rozmowy są. No Kościół ma tą specyficzną rolę, że znajduje się gdzieś w rozkroku, prawda, pomiędzy potępieniem stanu wojennego, a potwierdzeniem, jakby utożsamieniem się z działaniem... Ksiądz kardynał Józef Glemb był bardzo zachowawczy. No, ale miało to o tyle plusy chociażby dla Amerykanów, że właśnie to otoczenie Glempa, czy Episkopatu Polski, hierarchowie głównie, ale też ze sekretariatu Episkopatu Polski, nie przestali spotykać się z Amerykanami. Może jest to mniej niż to było wcześniej, ale jednak gdzieś ten Kościół staje się jednym z nielicznych źródeł informacji, które Amerykanie mogą zbierać. Jest to źródło o tyle cenne dla Amerykanów, że właśnie nie jest spaczone jedną radykalną perspektywą, prawda? Jak popatrzymy sobie na dokumenty z rozmów, chociażby z Włodzimierzem Natorfem, prawda, kierownikiem Wydziału Zagranicznego KC, czy ogólnie z Józefem Czyrkiem, takie ogólne spotkanie dla dyplomatów, czy takie zupełnie ciekawe z Kazimierzem Duchowskim, prawda, z MSZ, a jednocześnie przecież kadrowym oficerem wywiadu, no to widać, że są bardzo sztywne spotkania. Amerykanie z nich nie potrafią za dużo wycisnąć. Spotkanie z opozycjonistami to dopiero gdzieś tam pokrętnie, jakieś plotki się pojawiają, ci opozycjoniści, no też z oczywistych względów, o której... Siedzą w więzieniach. Siedzą w więzieniach, inni się boją i tych kontaktów jest naprawdę mało. Chociaż tam z Rozwalakiem, prawda, udało się rozmawiać z żonami działaczy KPN, ale to są pojedyncze, zupełnie wyjątkowe spotkania, prawda? A mamy właśnie tą hierarchię kościelną, czy duchownych, którzy mają pewien mandat do rozmowy z Amerykanami w ten sposób, że przy sekretariacie Episkopatu Polski działa, no, biuro zagraniczne, można powiedzieć, prasowe, i można w miarę bezpiecznie gdzieś te kontakty organizować. Tak więc ludzie Kościoła, czy hierarchia kościelna staje się jednym z tych nielicznych środowisk, z którego można czerpać rezerwuar ograniczonej, no, subiektywnej, ale jednak wiedzy czy zbioru informacji. Ja bym tylko do tego dodał, że właśnie, no, księża podróżowali, oni też jakby poza przedstawianiem własnych opinii, no już od początku, już w styczniu 82 roku na przykład zaczynają być puszczani do środków odosobnienia. Tam odprawiają msze święte oczywiście, ale przy okazji spotykają się, rozmawiają niekiedy bez asysty służby więziennej z tymi internowanymi. Dzięki temu mogą przemycać grypsy różne więzienne, wiedzą jak to funkcjonuje, jakie są nastroje wśród działaczy Solidarności, którzy w dużej części są internowani. I to jest istotne, bo w tym momencie są w stanie, jeżeli mają kontakt też z jakimś różnym łańcuchem powiązań z amerykańskimi dyplomatami, to właśnie tym kluczem mogą się ci dyplomaci dowiadywać, jakie są nastroje wśród działaczy Solidarności. To jest jeden element. Natomiast chciałem też wspomnieć, że no, te problemy z uzyskiwaniem informacji były takie, że przecież jakby to stanowisko opozycji, tego podziemia, które zaczyna spontanicznie powstawać, no przede wszystkim jest wyrażane w prasie, tak? To też są polemiczne teksty, tylko przypomnę o tekście Kuronia, który wzywał początkowo do powstania wręcz zbrojnego, później się z tego wycofał, ale to też wywołało duże dyskusje wewnątrz Solidarności. Finalnie wydaje się, że z pozytywnym skutkiem ta taktyka walki bez użycia przemocy przyniosła więcej pozytywów niż strat podziemnej Solidarności. Natomiast no, z takiej perspektywy amerykańskiego dyplomaty, czy
nawet kadrowego funkcjonariusza wywiadu, no chociażby zdobycie tygodnika Mazowsze, tygodnika wojennego, to nie była prosta rzecz, bo w zakładzie, no, robotnik zakładu pracy miał łatwiejszą drogę dostępu niż wówczas dużo mocniej inwigilowani dyplomaci. I dodam jeszcze do tego, jak Patryk mówił o dokumentach wywiadu, wydaje mi się, no ale oczywiście zweryfikować to będzie można dopiero, jak te dokumenty zostaną ujawnione, że w tych pierwszych tygodniach stanu wojennego te amerykańskie raporty, znaczy raporty CIA, niewiele pewnie będą odbiegać od tego, co jest w tej książce, z tej prostej przyczyny, że gdzie były rezydentury? Rezydentury amerykańska, ale też wielu zachodnich państw mieszczą się w ramach ambasady, tak? Taki funkcjonariusz kadrowy wywiadu jest, nie wiem, attaché handlowym, po prostu pracuje jako normalny dyplomata i jako ten normalny dyplomata w stanie wojennym, on w zasadzie ma bardzo ograniczone, czy wręcz niemożliwe narzędzia ruchu, zwłaszcza jeżeli jest wytypowany jako właśnie ten kadrowy funkcjonariusz wywiadu, to już w ogóle jego możliwości jakiegokolwiek poruszania się, chociażby po grudniowej 80 roku w Warszawie są w zasadzie niemożliwe. Z drugiej strony te cenniejsze źródła w takich sytuacjach też są zamrażane. Na potwierdzenie słów, o których panowie mówią i pan doktor Wołki i pan profesor Pleskot, jest taka bardzo ciekawa notatka z 31 grudnia 81 roku, spotkanie z Rubenem Kornhauserem, informacja konsularna konsulatu USA w Krakowie i ona ma klauzulę tajne specjalnego znaczenia. Znaczy ta klauzula tajne specjalnego znaczenia to jest klauzula nadawana w dokumentacji czy w tej dokumentacji MSW. Ja wziąłem pod uwagę tą już klasyfikację nadawaną w właśnie w MSW, no co nie zmienia faktu, że te dokumenty amerykańskie, one nie miały się oczywiście zostać upublicznione, to była wewnętrzna korespondencja placówkowa. A też wzmacniając jeszcze tą tezę, którą, czy hipotezę, którą zasugerował Grzegorz, a propos tego, że raporty wywiadu nie musiały się tak bardzo różnić od raportów no, dyplomatycznych, to per analogiam, jak poczytamy sobie z niektórych okresów przynajmniej, właśnie w tych powiedzmy lat 80. raporty rezydentów wywiadowczych SB w placówkach dyplomatycznych, na przykład w polskiej ambasadzie PRL w Waszyngtonie z oficjalnymi analizami, raportami, to rzeczywiście te różnice nie są duże z jednym poważnym zastrzeżeniem. Otóż rezydentury wywiadowcze, one też pełniły rolę no, kontrwywiadu wewnętrznego, jeśli tak można powiedzieć. One bardzo były zainteresowane też życiem wewnętrznym placówki. Kto jak się zachowuje, prawda, kto tutaj ma jakieś inklinacje prokapitalistyczne za bardzo, kto się źle prowadzi. Tak więc też ten wywiad paradoksalnie skupiał się często na jakby do wewnątrz, prawda, czyli do życia codziennego danej placówki dyplomatycznej i być może, no to jest oczywiście też hipoteza, być może te rezydentury wywiadowcze, używając tego języka służb PRL-owskich, które działały na przykład w placówkach amerykańskich w Warszawie, również oprócz jakby analizowania rzeczywistości zewnętrznej, podobnie właśnie, moim zdaniem, naszym tutaj zdaniem, podobnym pewnie tonie, jak to w przypadku oficjalnej dyplomacji, no też być może były też nakierowane na inwigilację jakby własnych pracowników, czy kontrolowanie i patrzenie, jak oni się tutaj zachowują. To może takie per analogia można by zastosować rozumowanie. Natomiast też w tych dokumentach czysto demokratycznych, dyplomatycznych widać jeszcze jedno. Pewne takie życie socjalne czy materialne tych dyplomatów. Zobaczymy, że sporo tych dokumentów, znaczy część z nich, nie wybrałem tutaj wszystkich, dotyczy tego, że personel placówek amerykańskich stwierdził, że po 13 grudnia pracuje im się ciężej, dlatego należą im się dodatki, prawda, za pracę w trudnych warunkach. Departament Stanu stwierdził, no okej, okay, no nie jest łatwo, ale bez przesady, prawda? I to też widać takie, że gdzieś ta historyczność chwili, ta wielka dyplomacja, ale z drugiej strony mamy też takie codzienne życie, prawda, tych dyplomatów, którzy próbują jakoś się oddalić w tej sytuacji, która tak czysto ludzko, prawda, no była trudna, prawda? Są często rodziny przecież całe, czy rodziny czasem też rozdzielone, część jest w Stanach, część jest w Polsce. Nie wiadomo, kiedy będzie można się spotkać, prawda? Nie wiadomo, kiedy będzie można wyjechać, nie można opuścić miasta, wojsko na ulicach. To czysto ludzkiej sprawy też dla tych Amerykanów jako ludzi po prostu było pewnie trudne doświadczenie, no chociaż no w porównaniu ze społeczeństwem polskim, prawda, przeciętnym Polakiem i tak ich sytuacja była niebotycznie lepsza. Ale też takie elementy takiego życia codziennego, mam wrażenie, w tych dokumentach się objawiają.
Jaką przewagę władzy komunistycznej daje fakt, że no, te dokumenty były przechwytywane, że można się było z nimi zapoznawać i rozpoznać ten obraz, jaki mają dyplomaci amerykańscy w Polsce? Bardzo trudne pytanie. Jakby kolejnym stadium analizy właśnie tego całego zagadnienia byłoby próba, ja taką próbę szczątkowo realizowałem i szczerze mówiąc nie wiem do końca, jak to ugryźć. Znaczy prześledzić proces decyzyjny. Powiedzmy na prostszym dość przykładzie, bo tutaj to akurat mniej więcej widać. Mamy cały taki cykl źródeł dotyczących prośby pewnego małżeństwa o azyl, prawda, w konsulacie amerykańskim w Poznaniu. I wydaje się, że to, że służby PRL-owskie potrafiły przechwycić te dokumenty, dało im lepszy wgląd w tą sprawę. Co tam naprawdę chodziło, gdzie ci ludzie naprawdę robili, gdzie zostali umieszczeni, bo oni byli obserwowani, konsulat był obserwowany. Było wiadomo, że coś tu się dzieje, ale dzięki tym tłumaczeniom pewnie wiedza ogólnie struktur partyjno-państwowych na temat tej sprawy, prośby o azyl tego małżeństwa była większa. Ale to jest taki drobiazg, szczegół konkretny, który można prześledzić. Natomiast jak na przykład znajomość tych wynurzeń Francisa J. Michana o tym, że ten Jaruzelski to nie jest nawet taki bardzo zły, prawda, no nie wiem, wpływała na kreowanie polityki polskiej wobec Amerykanów czy wobec samego Michana, no to ja trochę nie mam pomysłu, jak zbadać ten proces decyzyjny, czy on w ogóle zachodził. Możemy stwierdzić pewne tylko elementy. Czy jest raport amerykański, który nie ma być przeznaczony na polskie podwórko? Jest on przetłumaczony przez kontrwywiad niewiele później, chociaż czasem te kilkanaście dni jest kluczowe dla sprawy i tutaj ten czas mija, tak więc to też nie należy lekceważyć. No ale powiedzmy, że jest w miarę szybko tłumaczony. Wiemy z adnotacji, z didaskaliów, że tak powiem, które można znaleźć czasem na tych dokumentach, że to trafiało no, do absolutnej wierchuszki z Jaruzelskim na czele, też do tak zwanych przyjaciół radzieckich, prawda, niektórych z tych dokumentów. No i mamy jakby, prawda, punkt startowy. Jest informacja, wiemy, że trafiła do kręgu decyzyjnego, no ale teraz jak ta informacja przekłada się na konkretną decyzję podjętą przez ten krąg decyzyjny? No tutaj trochę mi brakuje narzędzi, żeby to zweryfikować, no ale no, trudno mi też sobie wyobrażać, żeby nie brano pod uwagę tego, że jak na przykład, że dochodzi do spotkania właśnie na przykład Kornhausera, prawda, z ambasadą, czy że Rozwalak się spotyka z Amerykanami. No to musiało mieć... Macharski. No czy właśnie, poszczególni hierarchowie. No, trudno mi sobie wyobrazić, żeby nic z tą wiedzą nie robiono, ale czy robiono po prostu to, że przyjmowano to do wiadomości i odnotowywano sobie, czy wynikały z tego konkretne działania? Tutaj troszeczkę brakuje mi narzędzi, może pomysłów na narzędzia, jak zbadać rzeczywisty impact, wpływ przechwytywanych dokumentów na konkretne działania. Proszę też zauważyć, że nie można było przesadzić, bo łatwo było spalić. Łatwo było spalić taką, zdekonspirować tą akcję przechwytywania, jeżeli za bardzo oczywiście w oczywisty sposób zareagujemy. Ostatnio zresztą natrafiłem na taką operację próby stworzenia fałszywej depeszy Departamentu Stanu do placówek dyplomatycznych, to troszeczkę z późniejszego okresu, z końca 1982 roku, właśnie na podstawie tłumaczonych depesz i tego, jak one wyglądają. I tam jakoś tak to zrobiono, już nie wchodząc w szczegóły, niefortunnie, że okazało się, że rzeczywiście jakby wzorem była depesza z ambasady amerykańskiej w Warszawie. I od razu się pojawiła notatka z samego Sarewicza bodajże, prawda, czy departament szefa wywiadu, że to grozi dekonspiracją naszej akcji przechwytywania poczty dyplomatycznej. Tak więc rozumiem, że było to ostrożne, delikatne, co jest pewnym wytłumaczeniem, ale szczerze mówiąc trochę rozkładam ręce i nie wiem, jak ten proces decyzyjny można by wyśledzić. Czy moim zdaniem on jest nie do wyśledzenia, bo prosta historia, ale pokazująca, gdzie te depesze mogły być na przykład w bardzo dużym stopniu wykorzystane. Akurat to jest w okresie tuż po obejmującym tą książkę, czyli w marcu 1982 roku władze PRL ogłaszają decyzję o tym, że wprowadzają możliwość emigracji dla działaczy Solidarności, działaczy opozycji. Jest duży wywiad w Trybunie Ludu z generałem Kiszczakiem, gdzie to jest uzasadnione i z tych szczątkowych informacji, które mamy, jest ewidentnie duże ciśnienie Jaruzelskiego, żeby wypchnąć, on nawet używa takiego terminu, bandytów, jak najwięcej. I profesor Dudek opublikował taką wypowiedź Jaruzelskiego kilka ładnych lat temu, że właśnie Jaruzelski narzeka, że Polska nie ma granicy bezpośredniej z którymś z państw zachodnich, bo wtedy właśnie tych bandytów można było wypchnąć. Tak? I wyobrażam sobie, że
depesze dotyczące całej akcji migracyjnej, jak to Departament Stanu ocenia, czy zwiększy na przykład kwoty, tak, dla tych migrantów solidarnościowych, czy nie, jak zareagują inne państwa w ocenie administracji amerykańskiej, to by było z perspektywy Jaruzelskiego wspaniałe narzędzie do prowadzenia tego typu akcji migracyjnej. Natomiast szczerze wątpię i wydaje mi się niemożliwe, żeby na przykład w biurze politycznym czy na biurze politycznym rozmawiano w ten sposób, że Jaruzelski bądź generał Kiszczak mówią, że no widzicie, rozumicie, towarzysze w ambasadzie amerykańskiej krzywo patrzą na akcje migracyjne i na przykład nie zwiększą kwot, bądź zwiększą kwotę. Akurat Amerykanie realnie na tą akcję migracyjną zareagowali w ten sposób, że tej ogólnej kwoty przyjmowania migrantów nie zwiększyli, natomiast zwiększyli pulę Polaków w ramach tej kwoty. Na przykład Australia zareagowała w ten sposób, że przyjęła więcej, stąd ta duża migracja solidarnościowa do Australii. W takich sytuacjach właśnie ta operacja Tajfun wydaje mi się bardzo dobrym narzędziem, ale obawiam się, że na tyle, na ile mogę sobie wyobrazić taką sytuację, to mogłoby być rozważane tylko i wyłącznie albo już na takim poziomie, że generał Kiszczak w cztery oczy z generałem Jaruzelskim o tym rozmawiają, że są tutaj takie meldunki i z nich wynika, że Amerykanie zajmują takie i takie stanowisko. I wydaje mi się, że właśnie dlatego, że to jest bezźródłowe i takie źródła nie, że zostały zniszczone, ale prawdopodobnie w ogóle nie istniały, ten proces wpływu na decyzję no jest niemożliwy. Tutaj pozostaniemy w takiej sferze domniemań, że wiemy, jak to się już potoczyło, wiemy, że Jaruzelski, Kiszczak o tym wiedzieli i że no, przynajmniej w rozmowach między sobą musieli operować tymi informacjami. Natomiast, no właśnie, no raczej nie dzielili się tym z nikim innym, nie wiem, chociażby z takim, nie wiem, dyrektorem biura paszportów w MSW na przykład, też wysokiej rangi, zaufanym towarzyszem, ale to już jest... To są informacje, które właśnie, żeby nie spalić operacji wieloletniej z dużymi sukcesami prowadzonej, właśnie tej operacji Tajfun, no to czasami kosztem bieżących sukcesów, wyobrażam sobie, że utajniano po prostu te źródła informacji, nie dawano jej biegu. Czyli jest jedna pewnie korzyść taka, którą dość łatwo wywnioskować, nawet jeśli nie wyśledzić, znaczy nazwiska, które tam się przejawiają, no siłą rzeczy jakby skłaniały, żeby akurat te nazwiska, które w tych depeszach są wymieniane, inwigilować, prawda? Ale często są to osoby, które i tak są już inwigilowane wcześniej, tak więc to jest jakby kolejne potwierdzenie. Natomiast jak popatrzymy sobie, to akurat tego do końca nie ma, ale kontrwywiad robił na podstawie tych wszystkich notatek przechwyconych takie długie listy nazwisk, po prostu kontaktów, że ten dyplomata kontaktował się z tą osobą. Drugi dyplomata z takim. Mamy dziesiątki takich list i mogę się domyślić, że takie, że później też, nie dokonspirując źródła oczywiście, skąd to się wzięło, ale później gdzieś te listy czy pojedyncze nazwiska trafiały do poszczególnych wydziałów, że proszę się przyjrzeć bardziej tej osobie. Mogę sobie to wyobrazić, no ale znowu nie udowodnimy tego, nie złapiemy, prawda, za rękę danego oficera czy dany dokument, prawda, który pokazywał, że dlatego, że znalazł się w tym i w tym przetłumaczonym meldunku, rozmawiał z tym i tym dyplomatą, to musimy podjąć jego inwigilację. No, albo trzeba by po prostu każdą sprawę z tych nazwisk, tysięcy tak naprawdę nazwisk, które się gdzieś tam, czy setek co najmniej, które się przewijają, no spojrzeć dokładnie na inwigilację i szukać gdzieś może, prawda, między wierszami jakichś odniesień, że tutaj on się spotkał, na przykład gościł tego a tego dnia w ambasadzie amerykańskiej, prawda, co akurat mogło się dowiedzieć, można się było tego dowiedzieć na przykład z takiego raportu, prawda, no bo tam było potwierdzenie wyraźnie, notatka z rozmowy z taką osobą i to pewnie jest do wytropienia, ale to mówię, to trzeba pojedynczo każdy fakt, każde nazwisko właściwie sprawdzać i też niekoniecznie musi to doprowadzić do jakichś rewelacyjnych odkryć. Panie profesorze, a czy Amerykanie te dokumenty ujawnili u siebie w Stanach Zjednoczonych? Jak zerkniemy sobie na taką stronę o skrócie FRUS, gdzie są publikowane raporty, znaczy materiały dyplomatyczne ogólnie, coś jak w Polsce się robi, czyli raporty, ten rocznik, jak to się nazywa. No to jest zbiór dokumentów. Polskie dokumenty dyplomatyczne są ujawniane sukcesywnie, publikowane. Troszeczkę to samo robią głównie online Amerykanie. Jak zobaczymy sobie na materiały jeszcze z 80.
roku, czy nawet 81, 82, chodzimy o ten okres, który tutaj bierzemy pod uwagę, to one są albo taka jest notacja, że under review, prawda, czyli że no, w postępowaniu, albo przygotowane dopiero do analizy. Tak więc one jeszcze w znacznej większości, są pewne wyjątki, a to zupełnie wyjątkowe rzeczy, nie są dostępne dla badaczy, po prostu, są właśnie poddane procedurze sprawdzania, weryfikacji, która może trwać tyle, ile sobie życzy strona amerykańska. Można założyć, że za jakiś czas część z nich przynajmniej będzie udostępniona, ale no właśnie za jakiś czas, tak trochę się śmieję, że właśnie ten tom jest może trochę wynikiem niecierpliwości badawczej, prawda, bo skoro jeszcze nie mam tych oryginałów, to przynajmniej pokażmy te tłumaczenia wcześniej, zanim oryginały są dostępne. No w każdym razie te amerykańskie jeszcze z zupełnymi wyjątkami nie są dla tego okresu dostępne. Dzięki Departamentowi II, można powiedzieć, premierę ważnych dokumentów dyplomatycznych amerykańskich. Mam nadzieję, że nie łamiemy tym samym jakiegoś prawa międzynarodowego, ale skoro pierwszy tom jakoś przeszedł i nie wywołał skandalu dyplomatycznego, to mam nadzieję, że drugi również. No tak, i tutaj dotykamy też takiej materii, że to jest cenna publikacja nie tylko z naszej polskiej perspektywy, ale dla osób zajmujących się historią amerykańskiej dyplomacji, no właśnie, no to jest łakomy kąsek do analizy, do opisu, do wybierania różnych informacji z lat 80. jak najbardziej. Przy wszystkich zastrzeżeniach, jakie już poczyniliśmy do ograniczeń tego typu publikacji oczywiście. Oraz jej tłumaczeń. Panie profesorze, książka jeszcze zawiera taki zestaw dokumentów, 7 dokumentów, komunikaty biura B MSW z obserwacji ambasady amerykańskiej. Dlaczego pan uważał, że je należy zamieścić? To jest taki wstęp, rodzaj wprowadzenia pokazujący właśnie to, o czym też już mówiliśmy, o tej ścisłej inwigilacji amerykańskich dyplomatów, przynajmniej tej inwigilacji prowadzonej, jeśli chodzi o te stałe punkty zakryte, tak zwane rozmieszczone wokół głównie ambasady amerykańskiej, na tym się skupiłem. No chciałem pokazać, że w jakiej sytuacji, w jakim kontekście ci Amerykanie działali, ale też, że pokazać może to, że te komunikaty biura B obserwacyjnego MSW, one nie przynosiły aż takiej dużej informacji. No bo zobaczmy, to jest, trzeba by bardzo porównywać jakby konkretne itineraria trasy przechodu, przejazdu, wjazdu, wyjazdu poszczególnych dyplomatów, bo to starali się odnotowywać ci wywiadowcy biura B, ale często te informacje sprowadzają się do tego, że przyjechał, prawda, pan X z żoną i sobie przez 2 godziny grali w tenisa, prawda, i po czym budynek ambasady opuścili. Natomiast tam staram się takie pokazać, że można zestawić te komunikaty z tymi późniejszymi już notatkami i zobaczyć rzeczywiście ten dany dyplomata w tym momencie, akurat gdzie biuro B odnotowało, że on wychodził, on właśnie udał się, nie wiem, na krakowskie przedmieście, żeby poobserwować, zobaczyć, co tam się dzieje. Wrócił, odnotowano to w biurze B, a on jak wrócił, to pewnie sporządził tą notatkę, która z kolei później była tłumaczona przez kontrwywiad. Więc tutaj chciałem zaznaczyć takie trochę, może na zasadzie pewnego kontrapunktu, czy takiej może nawet zabawy, w cudzysłowie, naprawdę współgranie, prawda, tych dokumentów w ramach takiego wprowadzenia, no kontrapunktu, myślę, że to najprościej tak można to ująć. Jak Amerykanie przyjęli masowe kontrmanifestacje w maju i sierpniu 82 roku? Zauważono rzeczywiście, to znaczy tak, zauważono ich skalę, to trzeba powiedzieć, ale już nie w takiej, jak sobie życzył ten ambasador Michan, jak już mówiłem. On się spodziewał, że właśnie wiosna będzie nasza, że to może dojść do kolejnej jakiejś masowej skali ogólnokrajowej, prawda, że i ci Sowieci mogą wejść. No nic takiego się jednak nie dzieje. Amerykanie zwracają uwagę, że ta mobilizacja jest, ale można też zauważyć, to już w materiałach dyplomatycznych, koniecznie pochodzące z ambasady, jest takie stwierdzenie, że no może spodziewaliśmy się czegoś więcej, że jednak to nie jest taka skala, jak można by w optymistycznych z punktu widzenia siły mobilizacyjnej Solidarności się spodziewać, a zwłaszcza po listopadzie 82 roku, po przejściu tej umiarkowanej, ujmijmy to tak, fali protestów właśnie z listopada 82 roku, Amerykanie właściwie już są przekonani o tym, że Solidarność nie ma mocy mobilizacyjnej. No niestety staje się tą opozycją kadrową, którą trzeba wspierać, wzmacniać, ale ona już tutaj żadnej naszej wiosny, lata czy jesieni nie zrobi. Tak więc te przewidywania Michana, że tutaj jakaś taka poważna ruchawka masowa się może odbyć w 82 roku, no po prostu się nie sprawdziła. No bo tutaj też mówimy o ważnym elemencie jakby
jeżeli mogę użyć takiego terminu, zmiany pałeczki jakby wraz z rozbiciem legalnej Solidarności, te główne zadania przechodzą z administracji amerykańskiej dyplomacji na rzecz CIA jednak, bo już ta podziemna Solidarność, już taka działalność konspiracyjna i chociażby z tej perspektywy utrzymywania kontaktów, no dyplomaci mieliby raz, że problemy, jakby zostali ujęci przy tego typu spotkaniach. No dwa, że to nie jest charakter służby taki, żeby utrzymywać łączność na przykład z ludźmi poszukiwanymi. Bo to, że my dzisiaj wiemy, że ci ludzie byli poszukiwani za działalność polityczną i nie popełniali przestępstw, no to było oczywiste dla wszystkich, no ale jednak dyplomata jest gościem w danym kraju, więc jeżeli rząd danego państwa uznaje działaczy opozycyjnych za przestępców, no to dyplomaci nie mogą się z nimi spotykać. Co innego, właśnie funkcjonariusze służb i taka funkcjonalność no miała miejsce. No tutaj też nie jest żadną tajemnicą, że Amerykanie wspierali podziemną Solidarność. Pamiętam kiedyś rozmowę z jednym z ważnych funkcjonariuszy CIA w latach 80. w Polish Desku i on opowiadał dwie ciekawe rzeczy wówczas powiedział, że jedna, że duża część tej ekipy w CIA, która się zajmowała Polakami, Polską w latach 80., to byli właśnie Amerykanie polskiego pochodzenia, więc oni też mieli taki stosunek momentami dość emocjonalny. A drugie, że właśnie tym jastrzębiom szefostwa CIA bardzo trudno było wytłumaczyć, że no nie wiem, jedna rakieta mniej w Afganistanie, która kosztuje $1 000 000 powiedzmy, to już jest kilkadziesiąt powielaczy przemyconych do Polski i pomoc dla tej podziemnej Solidarności, na budowaniu tych struktur, budowaniu tego społeczeństwa podziemnego, skupionego wokół ukrywających się liderów. To było dość istotne, nie do końca też i nie zawsze zrozumiałe przez amerykańską administrację, ale właśnie najważniejsze jest to, że w stanie wojennym, no to już nie Departament Stanu, ale CIA. Widać dyplomację, która wraca jakby do gry dopiero po 1986 roku de facto, bo o tym też mało pamiętamy, ale ten 1986 rok jest o tyle ważną zmianą sytuacji, że na skutek właśnie głównie zagranicznych, amerykańskich nacisków, Jaruzelski i jego ekipa podejmują decyzję o zwolnieniu zdecydowanej większości więźniów politycznych. Oczywiście jeszcze tych kilkadziesiąt osób uznawanych przez podziemie solidarnościowe za więźniów politycznych siedzi w więzieniach, ale jednak zdecydowana większość liderów Solidarności dawnych zasłużonych opozycjonistów wychodzi. Ta działalność jest półjawna, Wałęsa przecież prowadzi normalną aktywność publiczną i też działacze opozycji sympatyzujący czy skupieni wokół Wałęsy już zaczynają się znowu spotykać, bywać na rautach w ambasadzie, zaczynają rozmawiać z dyplomatami i nie są za to aresztowani. Tak? W 1982 roku to nie było możliwe. Ad vocem tego wątku o CIA jest bardzo, bardzo ciekawe, co powiedział Grzegorz. Ja też kiedyś na pewnej takiej konferencji słyszałem wyliczenia pewnego amerykańskiego emerytowanego oficera, który szacuje, że przez całe lata 80. CIA wydało na polską opozycję około $20 000 000. Naprawdę jak na 10 lat, jak na działania operacji CIA, to jest bardzo mało pieniędzy, ale zobaczmy, no oczywiście to się przekładało zupełnie inaczej na polskie warunki i padło tam takie stwierdzenie, że to jest może jedna z najlepszych inwestycji, jakie CIA w ogóle poczyniła, bo za te $20 000 000, oczywiście to powiedziane trochę żartem pół serio, no doprowadziło do obalenia komunizmu, prawda, ostatecznie w Polsce i gdzie indziej, ale to pokazuje rzeczywiście tą wagę wsparcia materialnego dla polskiej opozycji, ale też, że właśnie dla CIA to naprawdę nie było jakieś wielkie obciążenie. Ta jedna rakieta naprawdę wystarczała na dużo. No jeden Stinger, tak, który wówczas był no, szczytem technologii i tak. Do dzisiaj to jest poważny sprzęt. I to się tak przekładało. Podejrzewam, że rozmawialiśmy może nawet z tą samą osobą, też już w ramach takiej humorestki ten człowiek też mówi, że napisał książkę o wsparciu przez Amerykanów podziemnej Solidarności, do której sam, bo już stracił dokumenty, znaczy dostęp do tajnych informacji, a ta książka wciąż jest utajniona, tak? I gdzieś tam spoczywa, być może kiedyś niebawem, albo jak najszybciej zobaczymy skan na stronie CIA tej książki, to by było na pewno wartościowe. Liczymy na jej wydanie. Panowie, w jaki sposób te dokumenty, czy możemy mniemać, a może mamy jakąś wiedzę, może mamy jakieś świadectwa, jakąś relację
Te dokumenty ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce wpływały na Departament Stanu, w ogóle na administrację Ronalda Reagana. Czy wpływały? No czy możemy... Pod względem informacyjnym jak najbardziej, no bo ambasada była z tym jednym z nielicznych miejsc, gdzie tuż po wprowadzeniu stanu wojennego można było czerpać informacje. Oczywiście informacje bardzo mgliste i ograniczone, ale jednak no, ambasada i placówki, konsulaty dwa, no, bombardowały co godzina właściwie jakieś nowe szyfrogramy, nowe raporty sytuacyjne i to było traktowane jako poważne źródło informacji. Gdy dodamy do tego jeszcze nieznane nam do końca, chociaż część tych raportów CIA akurat w różnych publikacjach można odnaleźć, no to są oczywiście jakaś dawka, jakaś próbka, prawda, tego co robiono. Czyli jeszcze te, powiedzmy, placówki czy jednostki, komórki wywiadu cywilnego, wojskowego w ambasadzie, no to uzyskamy rzeczywiście podstawowe źródło wiedzy i informacji dla Departamentu Stanu, kim były raporty poszczególnych pracowników ambasady z ambasadorem Meehanem na czele, ale pamiętajmy, że Departament zasysał wszystko, co się dało. Zasysał też informacje o Polsce, które napływały z innych placówek dyplomatycznych, które napływały od korespondentów, na tyle, ile się dało oczywiście, w tym momencie to jest niemożliwe, ale jednak w pewnym momencie jest, korespondentów zagranicznych, mediów, prasy, oficjalnych też przecież nośników informacji. Tak więc wszystko to zasysano i na pewno podchodzono krytycznie do tego, co ambasada produkowała. No, ale do każdej informacji należy podchodzić krytycznie, tak więc nic z tym akurat złego. Tak więc postawiłbym tezę, że informacje ambasady amerykańskiej były podstawowym, jednym z podstawowych źródeł informacji dla Amerykanów o tym, co się dzieje w Polsce. Podstawowym to nie znaczy, że wyczerpującym, to nie znaczy, że koniecznie prawdziwym. Czy zgadzając się z tym, co Patryk powiedział, dodałbym, że właśnie sytuacja w Polsce była zawsze rozpatrywana i już na poziomie Departamentu Stanu, a tym bardziej w otoczeniu Reagana, bezpośrednim otoczeniu Reagana, no jako jakby jedno pole tej szachownicy geopolitycznej i jeżeli sowieckim służbom udawałoby się, a to o tym nie wiemy, przeprowadzić analogiczną operacje jak Tajfun, jeżeli chodzi o ambasadę moskiewską. No ale tutaj też musimy założyć, że Amerykanie na pewno mieli dużo większy reżim kontrwywiadowczy akurat w Moskwie. To wtedy jakby te raporty moskiewskie odgrywały dużo większe znaczenie, czy to tamtejszej komórki CIA, czy właśnie Departamentu Stanu, bo stan wojenny nie może być rozpatrywany na takim poziomie, jak rozmawiamy o Amerykanach, jako, nie wiem, wyraz stosunków polsko-amerykańskich. No nie, no tutaj każdy krok, te wszystkie sankcje, czy nawet cała taka ofensywa propagandowa, czyli ta operacja Prawda, jeżeli dobrze pamiętam kryptonim, my dzisiaj pamiętamy o tej świeczce w oknie, którą zapoczątkował Ronald Reagan, czy programie żeby Polska była Polską. No my o tym wszystkim pamiętamy, ale to był plan szerszej gry i z perspektywy Departamentu Stanu, szefostwa, solidne, dobrze udokumentowane raporty płynące z Warszawy na pewno miały znaczenie, były ważną informacją i wpływały na lepszą bądź gorszą ocenę tej placówki. Natomiast no, głos decydujący jednak miały, wydaje się, że raporty płynące z innych miejsc i właśnie rozpatrywane na takim dużo szerszym planie działań politycznych. A propos tych innych miejsc, bardzo ważne źródło informacji, o którym zapomniałem, aż mi trochę głupio, ale trzeba o tym wspomnieć, no to są co najmniej dwie ambasady PRL z kolei. Jedna w Japonii, druga w Waszyngtonie. Dlaczego w Japonii i w Stanach? No bo 19 grudnia 1981 roku wolność wybiera i o azyl polityczny prosi ambasador przecież PRL-u w Waszyngtonie, Romuald Spasowski. 4 dni później jego gest powtarza ambasador PRL-u w Japonii, w Tokio, Zdzisław Rurasz. No są doświadczeni dyplomaci z kilkudziesięcioletnią praktyką dyplomatyczną, i którzy oczywiście przynajmniej od momentu ucieczki no mówią wszystko, co wiedzą Amerykanom po prostu, a wiedzą dużo. I tu jest też pytanie otwarte, być może już wcześniej, jeszcze przed tą ucieczką, już zaczęli dokładnie mówić o tym, co sami wiedzieli, a wiedzieli sporo jako no, dyplomaci kierujący, zwłaszcza Spasowski,
niezwykle ważną placówką dyplomatyczną PRL-u, więc też to źródło informacji jest na pewno ważne dla Amerykanów. Jeszcze jedna kwestia, która oczywiście wykracza poza ramy książki, ale panie profesorze, kiedy akcja Tajfun się zakończyła? To podchwytliwe trochę pytanie, bo do końca nie jest to rozstrzygnięte. Ja widziałem ostatnie dokumenty z 1990 roku. No tak mogę to ująć, natomiast akurat tak się składa, że przynajmniej w papierowych dokumentach akcji Tajfun, bo warto zwrócić uwagę, że istnieje też około 1800 mikrofilmów, które nie są dostępne dla badaczy, nie są w stanie, które byłyby takim dostępnym. Ten zbiór jest może nieznacząco, ale jednak wydaje się, że większy całej tej akcji. Natomiast w dokumentach papierowych brakuje, co ciekawe, zarówno akcji rozpoczynającej, czyli wszczynającej akcję Tajfun. Można na podstawie po prostu istniejących dokumentów stwierdzić, że to jest 74-75 rok, no ale nie ma też dokumentu, który by tęże akcję kończył. I tak nomen omen dyplomatycznie pozwoliłbym sobie odpowiedzieć na to pytanie. Czyli nie wiemy, czy po ustawie o Urzędzie Ochrony Państwa 10 maja 1990 roku była akcja kontynuowana, krótko mówiąc. Nie wiemy. Nie wiemy. Dobrze. Proszę Państwa, mamy, można powiedzieć, premierę światową dokumentów, tak jak pan profesor i pan doktor mówili o tym. Jedyne dokumenty, które dzięki, i tutaj znowu paradoks historyczny, dzięki Departamentowi II w Polsce posiadamy dokumenty dyplomatyczne ambasady i konsulatów Stanów Zjednoczonych w Polsce dotyczące okresu stanu wojennego. Czy jeszcze będzie pan profesor kontynuował opracowanie innych dokumentów z okresu późniejszego? Zastanawiam się nad 1989 rokiem, natomiast tam już trochę materiałów jest odtajnionych, były takie publikacje, więc zobaczę. Na razie sobie robię niewielką przerwę, żeby też nie przegrzać, że tak powiem, tematu. Materiał jest bogaty, tematów jest mnóstwo. Zobaczymy. Zachęcam Państwa do lektury. Ja bym zachęcił bardziej może od publikacji dokumentów Patryka do, tutaj taką presję też publiczną spróbuję wywrzeć, do napisania monografii ambasady amerykańskiej w Warszawie, bo to się wydaje bardzo ciekawym tematem już tak przekrojowo, jeżeli chodzi o PRL. Jak widać, te dokumenty nie tylko esbeckie, ale także skopiowane przez komórki esbeckie już samych Amerykanów by na pewno w powstaniu takiej książki pomogły. Kuszące. Zwłaszcza, że zachowały się dokumenty też z wywiezienia Ryszarda Kuklińskiego, przewiezienia w ogóle go z ulicy Syreny do ambasady. Obserwacja też to przecież widziała, nie? Bardzo Państwu dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gośćmi dzisiaj na prezentacji książki Pospo Karnawale był jej redaktor, pan profesor Patryk Pleskot, dziękuję. Biuro Badań Historycznych w Warszawie, wykładowca akademicki, i pan dr Grzegorz Wołk, badacz dziejów opozycji antykomunistycznej i aparatu represji PRL, również Biuro Badań Historycznych w Warszawie. Dziękuję. I kłania się Państwu Rafał Dudkiewicz.